Hej, hej, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Stacja Emigracja. Dzisiejszym tematem, jaki poruszymy, będzie finansowanie oraz system edukacji w Wielkiej Brytanii. Jeżeli chodzi o finansowanie, to oczywiście mam na myśli szkołę wyższą i studia. I został ten temat w zasadzie narzucony w pewien sensie mi przez jednego z moich subskrybentów i osób, które oglądają mój kanał. Więc zapraszam do oglądania tego odcinka. Jak zwykle polubcie go i zasubskrybujcie do mojego kanału. Zacznijmy od tego, że Zjednoczone Królestwo jest monarchią konstytucyjną, położoną w Europie Zachodniej. W jej skład wchodzą cztery niezależne państwa: Anglia, Walia, Szkocja oraz Irlandia Północna. W związku z tym system edukacji w Wielkiej Brytanii jest zdecentralizowany, a każdy kraj posiada własne przepisy oświatowe, podlegające konkretnym rządom. Najbardziej zbliżone są systemy szkolnictwa w Anglii oraz Walii, które prawnie reguluje Parlament Brytyjski w Westminsterze. Oddzielna legislacja dotyczy Irlandii Północnej oraz Szkocji, gdzie zajmują się tym Zgromadzenie Północnej Irlandii oraz Szkocki Parlament. Brytyjski system edukacji różni się zatem pod kątem administracyjnym, organizacyjnym, systemu klasyfikacyjnego, terminologii, nominacji placówek oświatowych i nadzoru. W Anglii, Walii i Szkocji prawną stronę oświaty regulują ustawy edukacyjne, które są także uzupełnione przez zarządzanie władz lokalnych. System edukacji obowiązkowej w Zjednoczonym Królestwie obejmuje szkołę podstawową oraz średnią. Uczniowie rozpoczynają naukę około 5 roku życia, a kończą ją mając 16 lat. Jedynie system edukacji w Anglii zakłada, że młodzież do ukończenia 18 roku ma obowiązek uczestniczenia w jednej z następujących form kształcenia. I są to: po pierwsze, musi kontynuować edukację w pełnym wymiarze godzin, rozpocząć praktykę zawodową lub staż, rozpocząć wolontariat trwający minimum 20 godzin tygodniowo przy jednoczesnym kształceniu się w niepełnym wymiarze godzin. System oświaty w Wielkiej Brytanii dzieli się na cztery etapy. Tak zwane Key Stage 1, Anglia i Walia, Level A, Szkocja, dzieci w wieku od 5 do 7 roku życia. Key Stage 2, Anglia i Walia, Level B w Szkocji, dzieci w wieku od 7 do 11 roku życia. Key Stage 3 w Anglii i Walii, Level C w Szkocji, dzieci w wieku od 11 do 14 roku życia. Oraz Key Stage 4 w Anglii i Walii, a Level D w Szkocji, czyli dzieci w wieku od 14 do 16 roku życia. Brytyjski system edukacji dzieli się również na 5 etapów. Pierwszy to żłobek i przedszkole, tak zwane nursery. Drugi to szkoła podstawowa, czyli primary school. Trzeci to szkoła średnia pierwszego stopnia, czyli secondary school bądź też high school. Potem mamy szkołę średnią drugiego stopnia, further education, często nazywany również jako college. A na końcu szkoła wyższa, higher education. Zacznijmy od przedszkola. Pierwszym nieobowiązkowym etapem edukacji w Wielkiej Brytanii jest właśnie przedszkole. Chociaż dla każdego kraju obowiązuje określony wymiar godzin, jakie dzieci mogą spędzać w placówce bezpłatnej, najczęściej jest on niewystarczający, a rodzice muszą wnosić dodatkowe opłaty, aby go po prostu przedłużyć. Z tego powodu opieka przedszkolna w Wielkiej Brytanii uchodzi za jedną z najdroższych w całej Europie. Dla 3 i 4-latków przedszkole w Anglii finansowane jest do 570 godzin rocznie, co daje zaledwie 15 godzin tygodniowo. Jeżeli oboje rodziców pracują i zarabiają co najmniej średnią krajową, mogą liczyć na bezpłatną opiekę w wymiarze 30 godzin tygodniowo. W niektórych przypadkach dziecko może iść do przedszkola i już w wieku 2 lat. Taką możliwość mają ci rodzice, którzy pobierają określony zasiłek. Oprócz opłat za dodatkowe godziny spędzone w placówce, obowiązkiem opiekunów jest również pokrycie opłat za posiłki, pieluchy oraz wycieczki. Bezpłatny wymiar opieki w pozostałych krajach Zjednoczonego Królestwa wynosi około 600 godzin rocznie w Szkocji, 30 godzin tygodniowo w Walii oraz 475 godzin rocznie w Irlandii Północnej. Przedszkole w Wielkiej Brytanii, choć jest częścią systemu edukacyjnego, nakierowane jest na rozwój społeczny i kreatywny. Maluchy zazwyczaj spędzają czas na śpiewaniu piosenek, malowaniu, rysowaniu oraz innych artystycznych zajęciach. Placówka ma przyzwyczajać je do spędzania czasu bez rodziców oraz przygotować do nauki w szkole podstawowej. W niektórych przedszkolach obowiązują mundurki w postaci swetra lub koszulki z logo. Szkoła podstawowa jest pierwszym obowiązkowym etapem edukacji w Wielkiej Brytanii. W zależności od państwa, dzieci rozpoczynają naukę między 4 a 5 rokiem życia i kontynuują ją do ukończenia 11 roku życia. Szkoła podstawowa w Wielkiej Brytanii trwa 6 lat i jest podzielona na 2 stopnie, które kończą się egzaminami.
Tak zwane infant schools przeznaczone są dla dzieci w wieku od 5 do 7 lat. Etam Key Stage 1, a więc poziom P1 do P4 w Szkocji, kończy się egzaminem z angielskiego, matematyki i przedmiotów ścisłych. Potem mamy junior schools przeznaczone dla dzieci od 7 do 11 lat. Etap Key Stage 2, poziomy P5 and P7 w Szkocji, kończy się egzaminem z angielskiego, matematyki i wybranego przedmiotu. Istnieją również Combined Infant and Junior Schools, czyli szkoły łączące placówki wymienione powyżej. Uczęszczają do nich dzieci w wieku od 5 do 11 lat, przepraszam. Podobnie jak w szkołach w USA, po obu etapach uczniowie zdają egzaminy SATS. Obowiązuje ocena opisowa, w której wskazane są słabe oraz mocne strony ucznia. Raport zawiera także dane dotyczące postępów w nauce z poszczególnych zajęć i przedmiotów stanowiących podstawę programową. Ze szkoły podstawowej uczeń automatycznie przechodzi do szkoły średniej. Kolejnym obowiązkowym etapem brytyjskiego systemu edukacji jest szkoła średnia, pierwszego stopnia. Uczęszczają do niej dzieci w wieku od 11 do 16 lat. Podobnie jak w przypadku szkoły podstawowej, jest ona podzielona na dwa stopnie. Etap Key Stage 3, tzw. poziom S1 do P3 w Szkocji, przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 11 do 14 lat, który kończy się egzaminem z angielskiego, matematyki i wybranego przedmiotu. Potem mamy etap Key Stage 4, poziom S4 lub P5 w Szkocji, przeznaczony dla dzieci w wieku od 14 do 16 lat, który kończy się egzaminem GCSE, czyli General Certificate of Secondary Education. Przez pierwsze 3 lata nauki w szkole średniej uczniowie odbywają zajęcia z języka angielskiego, matematyki, przedmiotów ścisłych, przedmiotów humanistycznych oraz języka obcego nowożytnego. Oprócz tego każda szkoła posiada swoją listę przedmiotów fakultatywnych, z których uczniowie wybierają kilka. Są to na przykład łacina, muzyka, nauka o sporcie, teatr, sztuka, technologia, projektowania czy chociażby informatyka. Około 13 roku życia uczeń ponownie zdaje egzamin SATS, który kończą etap trzeci Key Stage. W tym przypadku obowiązuje skala ocen od 8, najwyższy do 1 uczeń nie zdaje. Przez dwa ostatnie lata edukacji w szkole średniej młodzież uczy się do egzaminu końcowego GCSE, który jest odpowiednikiem polskiego egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie podchodzą średnio do 9-12 testów z puli 45 przedmiotów. Niektóre z nich są obowiązkowe, na przykład języki i literatura, angielska, matematyka i również jeden przedmiot ścisły, na przykład chemia i fizyka, bądź też informatyka, a także język obcy, geografia lub historia, projektowanie i technologia, sztuka oraz wychowywanie fizyczne. W zależności od szkoły lub profilu, uczeń może być zobowiązany do zdania na przykład języka walijskiego, Walii, biznesu i inżynierii i innych. Pozostałe przedmioty uczniowie wybierają według własnych preferencji. Oceny w Wielkiej Brytanii za egzaminy GCSE są literowe. Od A, czyli najwyższy wynik, do G, najniższy wynik. Do U uczeń nie zdaje. Szkockim odpowiednikiem egzaminu GCSE jest Scottish Qualification Certificate, czyli SQC. Po uzyskaniu dyplomu nastolatek może zakończyć naukę i rozpocząć pracę. Wyjątek stanowi system szkolnictwa w Anglii, który zakłada, że młody człowiek powinien kształcić się do 18 roku życia. Może on zatem kontynuować naukę w szkole średniej drugiego stopnia, rozpocząć staż zawodowy lub wolontariat połączony z kształceniem w niepełnym wymiarze godzin. Szkoła średnia drugiego stopnia przeznaczona jest dla tych uczniów, którzy są zdecydowani kontynuować naukę do 18 lub maksymalnie 19 roku życia. Mogą oni wybrać jedną z dwóch szkół, tak zwaną sixth form w walijskim, irlandzkim i angielskim systemie edukacji. Ten rodzaj placówki jest przedłużeniem szkoły średniej pierwszego stopnia. Uczniowie w wieku 16-17 lat przygotowują się do egzaminów tzw. A-level, które odbywają się po pierwszym i drugim roku. Mają oni możliwość wybrania dowolnych przedmiotów związanych z ich zainteresowaniami, lub planami zawodowymi. Egzaminy te są odpowiednikiem polskiej matury i umożliwiają kontynuowanie edukacji na uczelniach wyższych. Placówki te oferują przedmioty o charakterze akademickim. Drugą formą jest tzw. sixth form colleges. W koledżach uczniowie mogą zdobyć wykształcenie zawodowe. Placówki te oferują kursy akademickie, profesjonalne i techniczne. W przypadku egzaminów A-levels mamy również do czynienia z literową skalą ocen. Od A, ocena najwyższa, do I, ocena najniższa. Ostatnim etapem systemu szkolnictwa w Wielkiej Brytanii jest szkoła wyższa. Edukacja wyższa w Zjednoczonym Królestwie jest dwustopniowa. Dzieli się na tzw. studia licencjackie, undergraduate, które trwają 3-4 lata, w zależności od tego jaki kierunek, oraz magisterskie, postgraduate, trwające 1-2 lat. Uniwersytety w Wielkiej Brytanii są podzielone na stare oraz nowe. Uczelnie i politechniki stare to grupa 50 prestiżowych placówek z wieloletnią tradycją oraz najwyższymi standardami nauczania.
tak na przykład Oxford czy Cambridge University. Ich ukończenie umożliwia młodemu człowiekowi znalezienie dobrze płatnej pracy. Uczelnie nowe to te powstałe po 1992 roku, które nie mają tak wysokich pozycji na rynku edukacyjnym. Oferują one kursy modułowe oraz szkolenia zawodowe. Dostanie się do nich jest o wiele łatwiejsze niż w przypadku starych uczelni. Każda placówka ma własną politykę naboru studentów. Zazwyczaj wystarcza dyplom ukończenia szkoły średniej, jednak niektóre organizują egzaminy wstępne, np. wspomniane już Oxford oraz Cambridge. Dostanie się na te uczelnie ułatwia również posiadanie matury międzynarodowej. Studia na uczelniach w Anglii są płatne, a maksymalne czesne potrafi nawet wynosić 10 tysięcy funtów rocznie. I to będzie następny temat, jaki rozpoczniemy w dzisiejszym odcinku, a mianowicie to, w jaki sposób sponsorowane i w jaki sposób opłacane są szkoły wyższe. Jeżeli chodzi o opłacanie szkół wyższych, to najczęściej przyszli studenci, bądź też młode osoby, często również osoby z zagranicy, biorą tak zwany student loan, czyli po prostu pożyczkę studencką. Pożyczka ta studencka działa mniej więcej w ten sposób, że kwota, którą potrzebujemy, jest wyliczana przez nas na podstawie tego, do jakiej, przepraszam, nie przez nas, ale przez państwo, na podstawie tego, do jakiej szkoły zamierzamy się udać i zamierzamy, do jakiej szkoły zamierzamy uczęszczać. I ona jest jakby rozłożona na dwie części, to znaczy pierwszą jest ta część, która idzie do szkoły, tak? Czyli to jest opłata za czesne. Natomiast tą drugą częścią jest to jest jakby pula pieniędzy, która jest przekazywana studentowi na życie podczas studiowania. I to jest taka ciekawa sprawa, ponieważ swego czasu narody, że tak powiem, zainteresowane, można to powiedzieć, żeby nie urazić nikogo, ale zainteresowane kradzieżą i ewentualnie jakimiś defraudacjami finansowymi, po prostu zapisywały się, czyli przedstawiciele tych narodów zapisywali się na uczelnie po to, żeby tylko uzyskać te pieniądze. Oczywiście te pieniądze nie są wypłacane w jednej transzy, one są wypłacane transzowo, rok po roku. Natomiast żeby te pieniądze dostać, no oczywiście istotnym jest to, że trzeba zdać na kolejne poziomy edukacji, tak? Czyli z każdego roku trzeba przejść jakby i uzyskać minimalną punktację i posiadać wystarczająco wiedzę zdobytej, żeby móc przejść do kolejnego roku studiów, tak? I dużo było to takich przypadków, kiedy ludzie właśnie pozapisywali się na studia, a okazało się potem, że po prostu nie są w stanie zdać, bo tak naprawdę nie byli zainteresowani tym, żeby w ogóle studiować i przechodzić do kolejnych etapów, tak? I ewentualnie na końcu zaliczyć to wszystko. Tylko po prostu byli zainteresowani tym, żeby dostać pieniądze z rządu, tak? No i okazało się, że po pierwszym roku, jeżeli im się udało jakimś sposobem przyciągnąć i zdać, no to było ok, dostawali kasę, natomiast po drugim roku już nie było tak łatwo, nie byli w stanie przejść. Tracili nie tylko że możliwość studiowania, ale również pieniądze, natomiast zostawali z długiem, który musieli spłacić za poprzedni rok. Więc nie jest to zbyt mądra forma zarobku, no chyba, że ma się zamiar to zrobić, po prostu zgarnąć kasę, wyjechać za granicę, nigdy więcej już nie wrócić i czekać, aż nas będzie ktoś ścigał w ten sposób, prawda, przez jakieś różne instytucje finansowe generalnie, no ale nie polecam tego typu rozwiązań. Jeżeli chodzi o finansowanie, to ono jest w zasadzie dość łatwe do uzyskania. O ile tylko się człowiek zapisze do szkoły, może po prostu wystąpić o to finansowanie, chyba że się zarabia jakąś odpowiednio wysoką kwotę. Jeżeli na przykład idziemy do takiej placówki jak Birkbeck, na przykład Birkbeck University, jest to uniwersytet wieczorowy generalnie rzecz biorąc, a więc można w tym czasie pracować, a jednocześnie studiować. Wówczas jakby to dofinansowanie będzie znacznie mniejsze, o ile w ogóle będzie, bo to zależy ile zarabiamy. Jeżeli zarabiamy wystarczająco, już jako osoba dorosła i postanawiamy iść na studia właśnie do szkoły wieczorowej, bądź tak zwanej, to jest właśnie Birkbeck, ten uniwersytet taki najbardziej znany tutaj w Wielkiej Brytanii, no to wówczas nam się to dofinansowanie nie należy, no bo po prostu zarabiamy zbyt wysoką kwotę i czy też pulę pieniędzy rocznie, żeby dostać po prostu tego typu pomoc z rządu. Natomiast jeżeli osoby, co jest bardzo ciekawe, to, że to jest bardzo, bardzo sprytnie skonstruowane, to znaczy to, w jaki sposób skonstruowane są te pożyczki studenckie, mają tak naprawdę na celu zatrzymanie studenta w kraju, a więc po zakończeniu tej edukacji
Wielka Brytania wymyśliła to w ten sposób, że po prostu stara się zatrzymać tego studenta, ponieważ, no, jakby to powiedzieć, no wiadomo, finansowała jego nauczanie, pomagała mu w tym, tak? W pewien sensie inwestowała w taką osobę i nie byłoby jej na rękę to, żeby taka osoba po skończeniu tych studiów po prostu wyjechała gdzieś za granicę, pracowała gdzieś indziej i prawda, w jakiś sposób benefitowała inny system polityczny, inne miejsce zamieszkania, inny kraj, tak? No i inny rynek pracy przede wszystkim. Dlatego to jest zrobione w ten sposób, że po zakończeniu studiów, jeżeli oczywiście nie pracowaliśmy w trakcie ich wykonywania, przepraszam, nasze zadłużenie, które wielokrotnie jest bardzo wysokie, bo może nawet sięgać kilkudziesięciu tysięcy funtów, ono jest jakby pobierane od nas w zależności jak dużo zarabiamy. To znaczy, jeżeli zarabiamy jakoś tam powyżej jakiejś konkretnej kwoty, to wtedy rozpoczyna się to pobieranie. Tak? Jeżeli ta kwota jest tam jakaś minimalna, to jest jakiś tam poziom, jakiś schodek, stopień, przepraszam, finansowania, ja w tej chwili nie pamiętam tego. Te pieniądze nie są pobierane, natomiast kiedy się przejdzie ten schodek finansowy, wówczas zostaje nam pobierana jakaś tam kwota. I teraz tak, im więcej zarabiamy, tym wyższa kwota jest nam pobierana. Tak? Takim przykładem dobrym jest moja znajoma, która pracuje, w zasadzie pracowała w momencie rozpoczynania studiów, bo ja pamiętam, pracowaliśmy razem wówczas w hotelu. Ona rozpoczynała studia wówczas właśnie, to był 2006 bądź 2007 rok. Skończyła te studia oczywiście po 5 latach, tak? I cały czas od tamtej pory pracowała. I ona w zasadzie, jej jakby pozycja, jej dochody powoli wzrastały, tak? W tej chwili ona zarabia 80 tysięcy funtów rocznie, zdaje się. No więc jest to dość spora kwota. I z tego co pamiętam, no to pobierają jej, z tego co mi ostatnio mówiła, kiedy się spotkaliśmy, to pobierają jej około 500 funtów na studia miesięcznie. Tak, zostało jeszcze jej 6 tysięcy do spłacenia, więc w zasadzie jeden rok. No ale widzicie jak to wygląda. No 500 funtów to jest jednak dość sporo, jeżeli chodzi o kwotę, jaką się opłaca za te studia, tak, za tą pożyczkę. Więc ona na pewno ją spłaci faktycznie, czyli tutaj jakby można powiedzieć spłaci cały ten kredyt, który dostała. No to zupełnie tak samo jakby miała po prostu studia no, prywatne w Polsce, tak? No bo to tak samo wygląda na tej samej zasadzie tutaj. Natomiast mam innego kolegę, który nie przekracza takich wysokich progów dochodowych, nie zarabia aż tak dużo. I jego loan tak naprawdę nie zmniejsza się, ale wzrasta, ponieważ cały czas jest jakby obciążony tym tak zwanym procentem, jak to powiedzieć po polsku, no nie wiem, zapomniałem, słuchajcie, przez moment straciłem w tej chwili po prostu nazwę tego, no jest po prostu oprocentowany, w ten sposób, ta jego pożyczka jest oprocentowana, więc jeżeli on będzie spłacał tylko i wyłącznie minimalne kwoty, to ona się będzie rozciągała tak bardzo w czasie, że tak naprawdę nie będzie na końcu w stanie jej spłacić, tak? I teraz, tu jest istotne, dlatego że jeżeli taka pożyczka po 30 latach od jej zawarcia, tak, jest dalej niespłacona, ale taki osobnik dalej pracuje w Wielkiej Brytanii, tutaj, a więc kontrybuje do gospodarki, tak? Kontrybuje do swoją pracą również i mieszka w Wielkiej Brytanii, to wówczas po 30 latach taka pożyczka jest całkowicie anulowana. Więc pomyślmy sobie na przykład, zaczynamy studia w wieku 18 lat, robimy 5 czy też 6-letnie studia, czyli kończymy je mniej więcej w wieku 24-25 lat. Idziemy do pracy i przez kolejne 30 lat, a więc do wieku 55 lat, jeżeli nie jesteśmy w stanie spłacić tej pożyczki, bo po prostu zarabiamy bardzo mało, to ona koniec końców jest nam anulowana, tak? Oczywiście, co jest tutaj również ważne i ciekawe, to należy podkreślić to, że pożyczka studencka nie wpływa na możliwości kredytowania w bankach. To znaczy, jeżeli na przykład ja będę miał 100 tysięcy pożyczki studenckiej, której nie spłaciłem do tej pory, a ona mi już tak narosła, że jest ponad 100 tysięcy na przykład, mam powiedzmy 35 lat czy 36 lat, to nie wpłynie to na to, że będę mógł wziąć na przykład sobie pożyczkę na mieszkanie, tak zwany mortgage, tak? Czyli kredyt na mieszkanie.
Co jest też właśnie ciekawe, dlaczego tak się dzieje? No dlatego właśnie, że banki wiedzą doskonale, że ustawodawca to stworzył w ten sposób i zapisał to w taki sposób, że po 30 latach ta pożyczka będzie anulowana, a więc ta osoba tak naprawdę, no wie, że tam nad nią siedzi to widmo do spłacenia, ale naprawdę jeżeli jej nie spłaci w ciągu 30 lat, no to nie ma żadnych konsekwencji za to. A więc co za tym idzie? Można takiej osobie dać kredyt na mieszkanie, ponieważ wiadomo, że ona nie będzie miała tych 100 tysięcy do spłacenia za te 30 czy tam parę lat, tak? Więc to jest, to tak to wygląda, jeżeli chodzi o system edukacji w Wielkiej Brytanii, ten oficjalny i ten taki mainstreamowy, można powiedzieć, tak? Jest jeszcze drugi jakby system nauczania, to znaczy różnego rodzaju kursy, tak zwane vocational qualifications, no i oczywiście różnego rodzaju kursy, które również można otrzymać, bądź można, które można się zapisać u pracodawcy, tak? W pracodawcy. I teraz Wam powiem tak, na przykład, jeżeli chodzi o health and safety, czyli higienę pracy, tak? Higienę i bezpieczeństwo pracy, tak to się nazywa po polsku, tutaj to się nazywa health and safety, to jest to jeden z tak zwanych takich kierunków, które naprawdę są dość rozwojowe tutaj w tym kraju i można, naprawdę można dojść do tego, że się będzie posiadało wyższe kwalifikacje, a więc tak naprawdę magistra na przykład, tak, z bezpieczeństwa i higieny pracy i zostanie to opłacone przez naszych pracodawców. Z tego względu, że skąd to wiem? Stąd to wiem, że niedawno miałem przyjemność uczęszczać, przepraszam, nie uczęszczać, ale brać udział w spotkaniu tak zwanym, jak to się nazywa, Health and Safety Board dla mojej organizacji tutaj w Londynie, w Wielkiej Brytanii. I właśnie tam dowiedziałem się o tym, że jeden z uczestników tego spotkania właśnie skończył niedawno właśnie taki jakby kurs, który zajmuje się właśnie health and safety, czyli bezpieczeństwem i higieną pracy w pracy. On był zasponsorowany przez firmę, absolutnie opłacony przez firmę. On nie musiał tego w żaden sposób spłacać wobec firmy, także to był taki benefit, tak? I to był taki praktycznie, można powiedzieć, apprenticeship, tak? I ten apprenticeship trwał, zdaje się, że dwa lata, można powiedzieć, i on był taki dość taki intens, taki dość nasilony, to znaczy on musiał tam wykonywać różnego rodzaju prace domowe, zadania, tak? Miał spotkanie ze swoim tutorem i tak dalej, musiał na przykład szukać informacji w pracy, tak? Podawać jakieś konkretne przykłady, przygotowywać różnego rodzaju raporty, przygotowywać różnego rodzaju jakieś audyty i tak dalej, ale no opłacało się to, ponieważ koniec końców posiadał wyższe wykształcenie. Automatycznie po zakończeniu tego pracodawca podnosił mu stawkę, jak najbardziej oczywiście, podnosił mu uposażenie, pensję, tak? No i miał możliwość na rozwijanie się dalej w pracy do na przykład jakiejś pozycji dyrektorskiej, prawda? A taka osoba tak naprawdę zaczęła, powiedzmy, pracować w tej firmie od jakiegoś najniższego stopnia na przykład. Okazało się, że jest zainteresowana, że jest w miarę mądra, że jest taka w miarę bright, nie? I po prostu miała możliwość rozwojową. I to jest naprawdę bardzo fajne, wiecie? Nie wiem, czy w Polsce coś takiego ma miejsce, bo nie pracowałem na tyle długo, żeby się dowiedzieć, ale uważam, że tutaj jest jakby to częścią strategii generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o pracodawców, tak? W Polsce to jest tak, że jak się kogoś ma do pracy, no to ta osoba pracuje w momencie, aż się wypali, tak? I teraz tak, jeżeli ta osoba ma dobre kontakty z pracodawcą, prawda, tak, no jakieś tam są dobre relacje, no to ewentualnie ma możliwość gdzieś tam wspięcia się na wyższe wyżyny, tak, ewentualnie dostanie jakiegoś awansu, czasami zupełnie jakiegoś tam magicznego tytułu, który tak naprawdę wiele nie zmienia, po prostu ta osoba więcej zarabia, robi prawie jedno i to samo dalej. Natomiast tutaj jest to jakby bardziej wpisane właśnie w, tak jak mówię, w tą taką sukcesję, to się nazywa succession planning, tak? Czyli jakby sukcesję tego, że w razie, gdyby ktoś, kto jest na powyżej tej osoby, tak, powyżej tego danego stanowiska, odszedł gwałtownie, znienacka, to jest jakaś pula osób, która ewentualnie w organizacji byłaby w stanie go zastąpić w miarę szybko, tak, żeby ta tranzycja pomiędzy osobą odchodzącą a osobą przychodzącą na to stanowisko była w miarę szybka i w miarę sprawna. Nie wiem, nie zauważyłem bynajmniej rzecz biorąc w Polsce takiego trendu, nie to, że usiedzę w pracy, bo być może u mnie w mojej organizacji z tego względu, że ona jest taka duża, jaka jest i
że tak powiem, no jej, jakby to powiedzieć, jej organizacja pracy w pewnym sensie bardzo się nakładała właśnie na taką logikę myślenia, że warto jest osobę zatrzymać, że im dłużej je zatrzymamy, tym lepiej, bo inwestujemy w tą osobę, więc jest ją warto zatrzymać. Natomiast w większości firm przypuszczam, że tak może nie być, bo słyszałem różne informacje na ten temat, czytałem różne informacje, różne nagłówki, różne fora. No i wygląda to troszeczkę inaczej, tak? Często jest tak, że właśnie no, ludzie narzekają, że dostaje się pozycję za to, że się ma dobre relacje tam z szefem czy coś, a tak naprawdę nie za to, czy się dobrze wykonuje tą pracę, tak? No w Polsce jednak jest ten taki niestety silny, ta silna taka gonitwa szczurów, tak? I wszyscy, że tak powiem, próbują wspiąć się na wyżyny, często po trupach niestety. No to tak, no to taki jest specyfikacja być może polskiego rynku, nie wiem, trudno mi powiedzieć. Tutaj może też tak jest, ale ja tego tak specjalnie nie odczuwam, wiecie. Nigdy nie miałem takiej sytuacji w pracy, że na przykład czułem, że ktoś moim kosztem próbuje się wybić wzwyż, tak, i gdzieś tam ukraść mi pozycję, jakoś tak nigdy nie miałem. Jeżeli chodzi o mnie osobiście, to ja nigdy nie musiałem jakby robić jakichś dodatkowych kwalifikacji, bo one jakby przychodziły do mnie naturalnie, tak? To znaczy kolejna wyższa pozycja łączyła się z tym, że ja się uczyłem coraz więcej, tak? Miałem parę różnego rodzaju kursów, nawet chyba 3 czy 4 te kursy miałem zrobione, które jakby pomagały mi w kolejnych etapach. I one znów były zawsze finansowane przez mojego pracodawcę, tak? Także nigdy nie musiałem za nie płacić. Nie posiadam wyższego wykształcenia tutaj, posiadam wykształcenie średnie. Średnie natomiast jestem w oczach przyszłych pracodawców w pewnym sensie tak zwanym, można powiedzieć, jak to powiedzieć po polsku, ekspertem. O, powiem to tak, jestem po prostu na pozycji eksperckiej, jeżeli chodzi o moją pozycję i o moje doświadczenie w pracy i mój field, tak? Czyli moją dziedzinę pracy. Słuchajcie, no to chyba tyle, jeżeli chodzi o ten cały system nauczania tutaj i to, w jaki sposób to wyglądało dla mnie i może podsumuję to tak generalnie rzecz biorąc. Czy w Wielkiej Brytanii łatwiej jest się wspiąć wyżej na szczeblach kariery? Tak, uważam, że jest łatwiej. Z tego względu, że tak jak mówię, ta polityka taka upewniania się, że mamy zastępstwo do tej osoby wyżej, ona jakby rozciąga się na całym etapie praktycznie organizacji, to znaczy na całej długości organizacji, tak? Wiadomo, że jeśli mamy do czynienia z tymi podstawowymi osobami na samym dole, to wtedy no to tak nie wygląda, bo wiadomo, że jakieś podstawowe pozycje takie mniej kwalifikowane bądź wcale kwalifikowane, no one nie potrzebują mieć takiego zastępstwa. Natomiast jeżeli wchodzimy już na jakieś pozycję wyższą, czyli nie wiem, superwajzorską, menadżerską, menadżera regionalnego na przykład, tak jak ja, tak jak dla mnie to miało miejsce tutaj we wcześniejszych pozycjach i tak dalej, czy chociażby na menadżera krajowego, tak jak również to było u mnie w Polsce w tym wypadku, chociaż zajmowałem się bardzo ścisłą dziedziną, bardzo wąską dziedziną, no to jednak starali się właśnie znaleźć bądź też wprowadzić mnie w te pozycje jakby tak stopniowo, tak? Żeby to nie było tak, że ktoś odchodzi, nagle się okazuje, że nie ma zastępcy, czy tak samo ja odchodzę i nagle się okazuje, że nie ma zastępcy, tak? To jest bardzo fajne tutaj w tym wypadku i uważam, że to pomaga bardzo ludziom w karierze. Co jeżeli na przykład osoba nie zna języka angielskiego? No więc oczywiście brak języka angielskiego będzie poważnym kłopotem dla każdego. I każdy pracodawca nie będzie w stanie w Was inwestować, jeżeli nie będziecie znać języka. No to jest oczywiste, tak? Natomiast wielu pracodawców dofinansowuje różnego rodzaju kursy bądź też różnego rodzaju subskrypcje na aplikacjach, które mają pomóc Wam w nauczeniu się tego języka, tak? One są właśnie często wrzucane jako benefit na przykład w pracy, bądź też jako coś, na co można się zapisać i sobie spokojnie tam gdzieś ten kurs robić, tak? No wiadomo, jednak język no jest podstawą. To tak samo jak w Polsce, jeżeli języka ktoś nie zna polskiego, no to nie będzie w stanie być dyrektorem czy jakimś tam wyższym menadżerem, tak? Słuchajcie, chyba to tyle w tym dzisiejszym odcinku. Zakończę go już teraz. Jak zwykle zapraszam Was do subskrypcji i pozostawienia lajka dla tego odcinka. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, to jak najbardziej proszę o pozostawienie.
Staram się na nie odpowiadać, jak tylko mogę. Jeżeli jest faktycznie nagły rzut pytań w komentarzach, no to wtedy trochę mi to zajmie, ale zazwyczaj staram się odpowiedzieć. Również, jeżeli macie jakieś tematy, które Was interesują, to jak najbardziej proszę o to, żebyście pozostawili komentarz z tym tematem, a na pewno postaram się nagrać odcinek. A na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję serdecznie za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Wszystkiego najlepszego. Cześć.